przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego niebieskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusa. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, żel żywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyściu cierpiące, abym litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci z kruchem za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Duszo ociemła, czemu nie Oh,
Bracia i siostry, przychodzi nam dzisiaj wstawać, aby rozważać gorzkie żale, aby wpatrywać się w mękę Chrystusa w sytuacji wyjątkowej. Oto ten Wielki Post jest jakoś szczególnie naznaczony cierpieniem, szczególnie spowodowanym właśnie epidemią. I stajemy, aby włączać naszą modlitwę, zarówno nas tutaj zebranych w Kościele, jak i pewnie w domach słuchających nas. Prośmy dobrego Boga na początku tych rozważań, gorzkich żali, o Jego miłosierdzie dla nas, o to, aby oddalił od nas to zagrożenie, które przychodzi. Módlmy się w sposób szczególny za wszystkich już zarażonych, za tych, którzy zmarli. Kochani bracia i siostry, podczas naszego trzeciego spotkania w tegorocznym rozważaniu gorzkich żali wsłuchujemy się w głos naszego serca i rozważamy różne postawy, różne wybory i wartości, jakie prezentują osoby uczestniczące w wydarzeniach pasyjnych. Do tej pory omówiliśmy dwie osoby, dla których nie Bóg był największą wartością w życiu, ale pieniądze i władza. Postaciami, które przyjęły te wartości, to Judasz i Piłat. Dzisiaj spojrzymy na człowieka, który był bardzo bliski Jezusowi, ale również nie Bóg był na pierwszym miejscu w jego życiu, na pewno nie na początku. Wartością najwyższą, która kierowała jego życiem, to było wygodnictwo, nienarażanie się i szeroko rozumiany konformizm. Osobą tą jest Szymon Piotr. Szymon Piotr to osoba niezwykle barwna i nietuzinkowa. Ewangelie podają, że Szymon był rybakiem i mieszkał w Betsajdzie. Był dość zamożny, ponieważ mógł nająć do połowu ryb najemników. Pierwszy raz spotyka Jezusa nad jeziorem podczas połowu ryb. Zostaje powołany na apostoła i wraz z innymi, którzy zostali wybrani na apostołów, przemierza Ziemię Świętą wraz z Jezusem, będąc niejako w jego szkole miłości. Sytuacja zmienia się, kiedy w jego życie, a przede wszystkim w jego spotkanie z Chrystusem, wchodzi sam Jezus i dokonuje zmiany jego imienia. Działo się to w Cezarei Filipowej, kiedy to w imieniu apostołów wyznał wiarę w Jezusa. Wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, Odkupicielem zesłanym przez Boga, aby zbawić świat. Wtedy to dokonuje się jego zmiana jego imienia na Piotr. Piotr, czyli skała, opoka, aby utwierdzał innych w wierze, aby ich podtrzymywał w wierze. Jednak Piotr na wspomnienie cierpienia, męki i ofiary Pana Jezusa upomina go, przez co zostaje skarcony i nazwany nawet szatanem, ponieważ nie myśli o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Piotr brał udział w wydarzeniach takich jak przemienienie, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu czy Ostatnia Wieczerza. Jednak najtragiczniejsze wydarzenia w jego życiu rozegrały się
na dziedzińcu arcykapłana, kiedy to wyparł się Jezusa 3 razy, mimo że wcześniej zaręczał, że nigdy Jezusa nie zdradzi i gotowy jest za Niego zginąć. Ewangelie podają, że Jezus spojrzał wtedy na Niego i wówczas Piotr zapłakał ze wstydu i braku miłości. Po zmartwychwstaniu, kiedy spotkał Jezusa i po 3-krotnie wyznał Mu swoją miłość, zupełnie odmienia swoje życie. Tradycja chrześcijańska podaje, że Piotr zawędrował do Rzymu, gdzie głosił Ewangelię i założył pierwszy kościół. Prawdopodobnie podczas prześladowań za czasów Nerona poniósł śmierć męczeńską w 64 roku. Według legendy Piotr miał wtedy uciekać z Rzymu. Miał wtedy zobaczyć Jezusa, który właśnie do tego Rzymu powraca. I Piotr pyta Jezusa: Quo vadis? Dokąd idziesz? Na co Jezus miał odpowiedzieć: aby mnie po raz drugi ukrzyżowano. Tak tą scenę opisuje właśnie w książce Quo vadis Henryk Sienkiewicz. Piotr został ukrzyżowany głową w dół, ponieważ nie czuł się, nie był godzien umierać tak jak Jezus, tak jak Jego Mistrz. Od tego wydarzenia Rzym pozostaje siedzibą papieży, czyli następców świętego Piotra, tych, którzy mają utwierdzać innych braci w wierze. Zanim Piotr zrozumiał, że najważniejszą wartością w jego życiu jest miłość do Boga, jego życie i zachowanie wskazuje na to, że skupił się wyłącznie na sobie, a więc był egoistą i wygodnictwo decydowało o jego życiu. Należy przyjąć, że świat, jego komfort oraz staranie się, by nikomu nie podpaść, były bardzo ogromne dla Piotra. Piotr odrzuca w swoim życiu jakąkolwiek ofiarność, poświęcenie, dbałość o innych. On widzi tylko własne potrzeby i ambicje. Nie interesuje go wizja męki, śmierci Jezusa i sam postanawia go upomnieć. Składa wiele deklaracji słownych, ale nie idą za tym określone czyny. Dostrzegamy scenę w Wieczerniku, kiedy zapowiada, że nigdy nie zaprze się Jezusa, ale rzeczywistość okazuje się inna. Jest jak taka chorągiewka, którą steruje wiatr i która odwraca się w taką stronę, z jakiej zawieje. Brak mu twardego stanowiska. A dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w wyniku tych różnych sytuacji, okoliczności naszych życiowych, czy nie jest tak, jak w tym wierszu, który teraz przeczytam? Ja nie potrzebuję Boga, powtarzają, a potrzebują coraz więcej kobiet i mężczyzn, coraz droższych aut i tytułów i nie będą nigdy syci i czują się bardzo samotni, po nocach płaczą lub piją. Ja nie potrzebuję Boga, tak mówią, ale potrzebują tabletek na uspokojenie, aby normalnie żyć. Potrzebują proszków, aby przymknąć powieki. Z tęsknoty pozostała żądza. Z miłości pozostało zaspokojenie. Z polityki biega. Z siły gwałt. Z autorytetu przymus. Z techniki strach. Z bogactwa nędza. Z wiary ludowy obyczaj. Błogosławiony mąż, który potrzebuje Boga w swoim życiu. A my, bracia i siostry, czy nie odnajdujemy w sobie czegoś z postawy życiowej Piotra? Czy nie jest tak, że bardzo szybko rezygnujemy z własnego zdania, że bardziej cenimy wygodę, luksus niż ofiarę, post i otwarcie się na innych? Czy nie jest tak, że nasz egoizm często nas zaślepia i nie dostrzegamy wokół siebie naprawdę potrzebujących? Czy nie rzucamy na wiatr czczych słów lub obietnic, których nie dotrzymujemy?
Aby Piotr mógł zerwać ze swoim wygodnictwem i egoizmem, Jezus pyta go po zmartwychwstaniu o miłość do Niego. A czy Ty, droga siostro i bracie, gdy słyszysz to pytanie Jezusa o miłość do Niego, co Mu wtedy odpowiesz? Wygodnictwo pociąga za sobą lenistwo, które niszczy duchowość człowieka i niszczy ten brak i powoduje taki brak walki z pokusami. No bo po co się przejmować, po co to, co robią inni? Przecież wszyscy tak robią. Po co się przejmować jakimś postem, modlitwą, spowiedzią? Po co walczyć ze swoimi nałogami, wadami, złym odniesieniem do innych ludzi? Przecież i tak się wyspowiadam. Po co walczyć? Czy nie lepiej iść z tłumem? Czy nie lepiej jechać po prostej, równej drodze, bez zbytniego wysiłku? To mówi nam Piotr. Piotr deklaracji, nie czynów. Piotr miłości własnej, nie Jezusowej. W naszych rodzinach również bardzo mocno taki duch acedii, czyli takiego marazmu, lenistwa, poddawania się temu nurtowi głównemu, może być widoczny, kiedy rodzice nie interesują się swoimi dziećmi. Dziecko dostanie komórkę, komputer i to ma im wystarczyć, bo po co się wysilać? Kiedy relacje z żoną lub mężem się nie układają, po co walczyć, po co się starać, zabiegać o siebie? Jest rozwód i sprawa posprzątana. Kiedy nie można się dogadać, kiedy są kłótnie i utarczki słowne, po co się starać o zgodę, podejmować trud, ofiarę, pojednanie? Nie, lepiej jest się nie odzywać do siebie, bo to wygodniejsze. Jest to bardzo popularne w dzisiejszym świecie. Jak bardzo to wygodnictwo niszczy, niech posłuży taki przykład, który teraz zacytuję. Pewnego razu w Nowym Jorku umarł bardzo bogaty człowiek. Nie miał dzieci, ale miał bardzo wielu krewnych i każdy z nich liczył, że odziedziczy po nim wielki majątek. Zmarły miał bowiem w różnych bankach kilka milionów dolarów. Dzień po śmierci cała rodzina zebrała się w domu zmarłego. Wszyscy chcieli jak najszybciej otworzyć testament, ale okazało się, że zmarły zostawił zamiast jednego dwa testamenty. Na jednym napisał: otworzyć przed pogrzebem. Na drugim: otworzyć dopiero po moim pogrzebie. Tak też zrobiono. Otworzono najpierw pierwszą kopertę, a tam na niewielkiej kartce papieru było napisane tylko jedno zdanie: życzę sobie, żeby mój pogrzeb odbył się o 4:00 nad ranem. Wszyscy się bardzo zdziwili, zaczęli narzekać, pukać się w głowę i mówili między sobą, co też on wymyślił. Wolę zmarłego jednak uszanowano. Pogrzeb rzeczywiście odbył się o 4:00 nad ranem, ale przyszło na niego tylko 5 osób. Z całej rodziny tylko 5 osób wstało tak rano, żeby przyjść na pogrzeb. Natomiast w południe zjawiła się cała rodzina, bo właśnie wtedy otwierano drugą kopertę z testamentem. W drugiej kopercie też było tylko jedno zdanie: proszę cały mój majątek podzielić na tych, którzy byli na moim pogrzebie. Kilka milionów dolarów podzielono tylko na 5 osób. Pozostali dostali nawet centa. Jedni płakali, drudzy krzyczeli, inni kręcili z niedowierzaniem głową. Wola zmarłego była jednak święta. Drodzy bracia i siostry, przez nasz brak walki, brak zaangażowania, brak trudu i ofiary cierpimy przede wszystkim my, bo zastanawiamy się, jak to jest, że tyle było okazji do zrobienia dobrego, a pozostały tylko dobre chęci, z których, jak mówi przysłowie, piekło jest brukowane. A co mówi nam Jezus, gdy popatrzymy na Niego i Jego ostatnie chwile życia? On bał się wziąć krzyż. Bał się jak zwykły człowiek. Boi się trudu, pracy, ciężkości.
cierpienia, ale słyszymy z Jego ust w Ogrójcu: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jezus podejmuje trud, bierze na siebie krzyż. Krzyż nas wszystkich, naszych win, grzechów, naszego lenistwa, naszego wygodnictwa. Jezus pokazuje na to, że ofiara z Jego życia ratuje nas wszystkich. A czy my jesteśmy w stanie podjąć się ofiary? Czy jesteśmy w stanie poświęcić siebie dla innego człowieka, swój czas, swoje zdolności, swoje serce? Czy jesteśmy w stanie zniszczyć w sobie egoizm, który nas paraliżuje, odbiera wolę walki o nasze życie, o naszych bliskich? Nasz Pan Jezus Chrystus pokazuje nam drogę. Nie da się do czegoś dojść bez trudu. Nie da się coś osiągnąć bez wyrzeczenia i walki ze swoimi słabościami. Jak sportowiec musi wiele ćwiczyć, trenować, wiele sobie odmawiać, aby coś uzyskać, jakiś rezultat, tak jest i w naszym życiu. Bez walki nie ma nagrody, ale można jak Piotr poddać się, skapitulować, siąść i płakać nad swoim losem, że wszyscy wokół są winni, ale nie ja. Pan Jezus przychodzi dzisiaj do każdego z nas i zaprasza nas, abyśmy potrafili zmienić się, zmieniać się każdego dnia na lepsze. Jeśli zgrzeszysz, jeśli dopadnie cię pokusa, bierz krzyż jak Jezus. Walcz. Nie czekaj do kolejnej spowiedzi pierwszopiątkowej, miesięcznej. Nie czekaj pół roku. Nie czekaj rok do spowiedzi. Walcz ze swymi słabościami. Padłeś, więc powstań. Nie daj się niewolić i niszczyć przez grzech, a Twoje życie zupełnie się zmieni, ponieważ taka częsta spowiedź uwrażliwia na wiele wad, których przy dłuższej przerwie często człowiek nie dostrzega. Drogi bracie i siostro, nie poddaj się, nie poddawaj się w marazm i acedię duchową. Szukaj Jezusa na drodze krzyżowej, aby Go tam spotkać i pomóc Mu nieść krzyż, a On pomoże nieść Twój. Wielu pyta, jak można sprawić, by świat był lepszy, wspanialszy, bardziej Boży. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kiedy przybył do niej dziennikarz, pytał ją: siostro, co zrobić, żeby świat był lepszy? A ona mu odpowiedziała: aby świat był lepszy, muszę się zmienić ja i Pan. Drodzy bracia i siostry, to właśnie jest dla nas wielkie zadanie, aby zmieniać świat. Na grobie pewnego angielskiego biskupa znajdują się takie słowa: kiedy byłem młody i wolny i moja wyobraźnia nie znała granic, marzyłem o tym, by zmienić świat. Kiedy dorosłem i zmądrzałem, zrozumiałem, że świat się nie zmieni i postanowiłem zawęzić moje horyzonty i chciałem zmienić już tylko mój kraj. Lecz on także wydawał się niezmienny. A gdy osiągnąłem podeszły wiek, w ostatniej desperackiej próbie usiłowałem zmienić przynajmniej rodzinę, tę najbliższą. Lecz nikt z nich nie chciał się zmienić. A teraz leżę na łożu śmierci i stwierdzam, chyba pierwszy raz w życiu, że gdybym na początku zmienił samego siebie, to być może pod moim wpływem zmieniłaby się moja rodzina, a z jej wsparciem i zachętą mógłbym ulepszyć mój kraj i kto wie, może zmieniłbym też świat. Na koniec spójrzmy, drodzy bracia i siostry, na Piotra, jak bardzo zmienił swoje życie, kiedy na pierwszym miejscu zagościła w nim miłość do Jezusa. Już się nie bał, był wierny. To on poniósł śmierć krzyżową, stał się skałą, na której trwa cały Kościół. Zapomniał o sobie i stał się apostołem, który dla Jezusa oddał wszystko. Niech jego przykład i przykład Jezusa umacniają nas i doprowadzają do bycia człowiekiem miłosierdzia, człowiekiem pokoju, dobra,
wrażliwości na drugiego człowieka. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
Ciebie w każdym momencie.